Gracjan, przed nami druga runda, Motul Gravel Cup. No na pierwszej nie pojeździłeś sobie za dużo. No niestety awarii uległ nasz samochód. Niestety motor odmówił posłuszeństwa i niestety byliśmy zmuszeni się wycofać. Ale jesteśmy przed drugą rundą. Nastawienie bojowe. Testy przed rajdem podlaskim. Traktujemy to jako testy przed rajdem podlaskim. Także myślę, że będzie jutro dobre widowisko. Będzie dobre widowisko. Na pewno będziesz chciał się pokazać z dobrej strony. A z samochodem już wszystko na cyk-cyk załatwione? Tak, z samochodem jest wszystko tak, jak powinno być. Także mam nadzieję, że nic się nie wydarzy jutro i będziemy na mecie. Będzie skakanie na hopach, czy będziesz oszczędzał samochód? Będzie skakane. Będzie skakane. A powiedz, jak ten obieg? Widzę, że ci pasuje. No jesteś tu drugi raz, pewnie drugi raz na zawodach, a wcześniej byłeś. Jak ci pasuje ten obieg, ta charakterystyka tego odcinku? Obieg tak obieg, no jest to tor, nie są to prawdziwe odcinki pomiędzy drzewami, aczkolwiek no jest to dobry trening po szutrowej nawierzchni przed zbliżającymi się rajdami szutrowymi w RSMP. Rozumiem, że cały sezon RSMP przed tobą, no bo zbliżasz się do Podlaskiego, Bój Świdnicki. Tak, dokładnie, mamy zamiar pojechać cały sezon RSMP, aczkolwiek zobaczymy, jak to ze sponsorami pospinamy. A na Świdnickim co się tam wydarzyło? Na Świdnickim no, za szybko taki lewy dwójkowy mostek wjechałem, no i niestety zakończyliśmy rajd. Samochód odbudowany, rozumiem? Tak, samochód jest odbudowany, no i to tyle w sumie.